Elo widzowie, to już jest drugi odcinek z Bedwarsów. Polubiłem praktycznie na każdym odcinku i w tym roku pewnie będę grał w Bedwarsy. Bardzo lubię Bedwarsy, bardzo. Nie mam widzowie gierek, minigierek, które... Nie ma lepszej minigierki według mnie od Bedwarsów. Ale dobra, poczekajmy sobie tutaj, już widzicie. 5, 4, 3, 2, 1. To będę pisał na ty nagrywam. Piszcie na czat, co mam robić teraz. Pozdrawiam z widzami. Dobra. A kurde bele, noob. Jestem noobem. Lubię bardzo. No, gościu! Jesteś nienormalny. Co oni się biją? A nie. Oh yeah. Szybko zabudować łóżko. No yeah. Nie ma jak. Bedwarsy nie grać. Oni już się idą pod diakcy. Tam widać. No i co? No. Już tam biją się, widzę. No świetnie, idź pod jaksy. Sharpnessa, czy będziemy mieli Sharpnessa, idź pod jaksy. No dobrze robisz, mordeczko. Widzowie, pierwszy raz widzę tak mądrych graczy na Bedwars, serio. Ja jak zawsze gram w czwórki i nie widziałem, żeby ktoś był tak mądry. To jest XD. Ej, XD! Nie. Widzowie, nie widziałem tak mądrych graczy, że na start idą już. O! Nie. Idą, widzę ich. Szybko, pyk. Nie ma czasu, widzowie. Pyk. Też se pójdę. Poczekam. Będziemy mieli Sharpnessa. Czekajcie, upewnię się, czy... Nikt nie idzie. Idzie. 10, 3, 2. Jest diaksik. Nie mogę z nim zginąć. Nie. O, nie widzę, że już tutaj... Kto? Kto to napisał na tanek? Dobrze, mordeczko. Dobrze, jesteś spoko. Szybko. Nie ma czasu, 7. Nie. Dobra, to był tylko jeden szmarek. Jakby było 10, to bym żałował. Dobra, czyli tam już jest bitka.
I pierwsi idą do nas, dobra. To jest, to nie jest tak źle, bo jesteśmy, łóżko mamy dobrze zabudowane, ale jeszcze damy radę coś przy okazji w tym czasie, zanim on tutaj dojdzie, działać. Więc róbmy szybko, szybko. Wiecie, o co chodzi, jak gracie na bedach. Wiecie, o co chodzi, na pewno wiecie. Jak ktoś nie wie, to, to pewnie już się domyślacie. Widzicie odcinki, no to wiecie, o co chodzi, wiecie, o co chodzi. No. Musimy mieć dobrze łóżko zabudowane, żeby nikt go nam nie zniszczył. To już zaraz nie będzie dostępu. To już nie możemy stawiać bloczków. O, tam już się biją, widzę. A mianowicie, mówiąc o bedach, zapraszam was na mój sezon Bed Wars, których praktycznie póki co będzie się ciągnął do 31 grudnia tego roku, a już na następny rok zobaczymy, czy będzie się ciągnął ten sezon, czy może zrobimy jakiś survival, ale to, to już od was zależy, czy właśnie będziecie subskrybować i tutaj ze mną zostawać i na tych wszystkich premierach, bo premiery będą z bedów. Nie wiem, czy to zrobię jako premierę, ale nie. No, już chyba myślę, że później będzie premiera z bedów. Bardzo lubię po prostu grać w bedy, więc się nie dziwcie, że codziennie gram w bedy. Gościu, daj mi żelazo. Dziękuję. Thank you. Dobrze robisz! Jesteś spoko ziom. Kurde, oni tutaj szkło widzę, że stawiają już. Ale... jak to wygląda! To jest najbardziej, najmocniej zabudowana baza w tym i myślę, że my to wygramy, bo my to na bank wygramy. Na bank. Ja powiem tyle, że my nie możemy tego przegrać. My... A, alarm. O, jakaś pułapka? Już jakaś pułapka się dzieje. Póki co nikt nas nie nachodzi, totalnie nikt. Nie możemy się im teraz tam patrzeć, bo zaraz będą szli. Oj. Pójdziemy na kogoś, widzowie, zaraz. Nie mogę? Chodź sobie do Ender Chesta. A wiecie co teraz kupię? Widzowie, tutaj to jest mocne. To jest coś bardzo mocnego i bardzo taniego. To jest bardzo mocne i bardzo tanie. Żelazo. Dlatego czemu nie? Nie skorzystać i nie zabudować z tego łóżka. Patrzcie, ile tego mamy. To będzie najlepiej zabudowane łóżko na bedach. Patrzcie, mieliście kiedyś tak zabudowane łóżko na Bedwarsach? Moim zdaniem nie. Jak? Co? Jak to? Jest. Dobra. Widzowie, kolejna runda strzelamy, bo my chcemy wygrać, ale ja powiem tyle. No, nie każdy umie grać w bedy. Ale to będziemy właśnie tak grali po kilka rund na jeden odcinek. Wiecie dlaczego? Bo ja powiedziałem, no jedna runda może trwać ile? 5 minut. A ja chcę robić drugie odcinki, takie wiecie, po 15, 20, 30 minut. Dlatego powiedziałem, a Piotrek, zrób se 5 rund na jednym odcinku, jeżeli będziesz przegrywał. I to robię. Teraz robię odcy. Czekajcie. Mówcie, co mam robić,
bo nagrywam od ok. Oni już... Widzowie, nie będzie tak łatwo. Z wełny trzeba łóżko zabudować, bo wełna jest spoko. Tu mogę drewno w miarę chyba kupić już. Drewno. 16 za 4. Opłaca się. Nie wiem, czy się opłaca, ale... Mniej niż łóżka. To nieważne. O, dobrze. Odsuń się. Co my już mamy enchantowane tak szybko? Widzę, to jest... What? Piramida. Piramida na bedwarsach. Zieloni, niebieski... Nie, jak oni będą naszli w pary, to od razu mówię, przegrywamy. Jak oni mają już zamiar iść we dwójkę, to ja od razu mówię, że przegrana będzie. Ale oni mają pewnie soja. Nie wiem, że ktoś... Czy da się mieć soja na bedach z innymi członkami, ale moim zdaniem fajnie by było, jakby się dało. Cały czas tak to takie bójki są na bedach, wiecie, o co chodzi. Ale dobrze, że w ogóle taki serwer, bedy istnieją, bo jakby nie istniały, to minigierki byłyby bardzo słabe. Coxcraft by był słaby bez tego bedboardów. No ale cóż, dzięki Bogu mamy tego wiecie, bedwarsy. I możemy dobrze się bawić. Dobra, widzowie, robię zaraz od razu mijać. O, odkładam wełnę oczywiście, żeby nie było. Albo nie, ja będę łóżka pilnował, bo nie chcę skończyć jak w tamtej rundzie. Ujujuj, śmieci. Łóżko trzeba zabudować, łóżko trzeba zabudować. Wygląda to, jakbym miała jakieś cheaty, serio. Ale nie mam cheatów XD. Trzeba mieć jak najbardziej zbudowane łóżko. Jak najbardziej. Mam nadzieję, że nie zniszczą nam. Boi się! Ucieka, widzicie? No śmiało, no co ja mam ci zrobić? Mam mi tylko drewniany miecz, nic więcej. No co się boisz? Gościu, dawaj. Atakuj mnie, taki mądry jesteś. Ale jak on pójdzie, ja kupię endowy kamień, bo teraz się nie opłaca, bo on pewnie mnie zabije i stracę. Ja, nie! Szybko! Co to było? I tak, i tak. Ja cię. No odsuń się. Tylko tyle? Będę tego miał? Nic więcej? Serio? Od razu mówię, ja zawsze nikogo na w żadnych odcinkach nikogo na bedach jakby nie atakowałem. Dlatego dzisiaj też zaraz sobie pójdziemy najechać kogoś. Ale zanim to zrobimy, to oczywiście musicie zostawić suba, lajka, dzwoneczek, bo się bardzo opłaca, jeżeli lubicie Bedwars, to u mnie będą najlepsze odcinki właśnie z minigierek, ale póki co w tym roku z Bedów. Więc oglądajcie, bo się opłaca, bardzo będzie fajnie. Nie kłamę. Ja nie kłamę. Piotruś nie kłamie. Więc zapraszam was. Dobra. Pyk, 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 pyk
pyk, 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 pyk. Ja cię widzę, jesteśmy coraz silniejsi. Połóżmy. Uuu, czekajcie. Będę, czy będę miał, czy nie? Będę miał, czy nie? Jej. Dziękuję za szarpnesa, ale to ma 5. Jakby były siekiery. Ej, siekiery lepsze do bicia, od razu mówię, na bedach. Patrzcie, co robimy? Jesteśmy czerwoni. Nie. Tutaj nikt nie ma. Widziałem. Spokojnie, widziałem. Nie musiałem jakby się zastanawiać. To ja widziałem. Ja widziałem, widzowie. Nie. Kurde, widzowie, czy wy nie widzicie ekranu mojego? Ale dobra. Dawać mi. Mam, patrzcie. Byście nie widzieli, to dużo rzeczy. Ja bym sobie mi odcinek przerwał, wy się nie denerwujcie, że po prostu tak, ja nic nie mówię i nagle odcinek przerwa. To ze względu na słabą ilość baterii, słabą ilość pamięci na kamerce mojej. Ale dobra, dalej.